Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas szczególnego spojrzenia na Krzyż Chrystusa i na dzieło miłości, którego na tym Krzyżu dokonał. Czas na nawrócenie, na podjęcie decyzji o spowiedzi, na, na to, żeby gdzieś spośród tych wszystkich 365 dni wyróżnić te 40 przez swoją modlitwę, przez zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, przez Post, przez zbliżenie się do Boga. Chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy jaskini. Słowa. Konkretnych yy, inicjatyw. Są dostępne dwie playlisty. Jedna to Twarzą w Twarz: Biblijne spotkania w Ewangelii Jezusa z konkretną postacią. To cykl wielkopostny sprzed dwóch lat, ale jestem pewien, że po dwóch latach, jeśli ktoś wtedy słuchał, to dzisiaj znajdzie w tym zupełnie coś nowego. Każdego dnia Wielkiego Postu zproponuje jedną postać Ewangelii, wprowadzenie do lektury Słowem Bożym, do modlitwy Ewangelią, więc zachęcam do wzięcia udziału w tym cyklu. Jest obecny też drugi cykl, nazywa się Drogi Nadziei. To wielkopostne medytacje psalmów. Na każdy dzień Wielkiego Postu jeden wybrany psalm, w którym zapraszam do. Po skomentowaniu zapraszam do modlitwy. Więc te dwa cykle dostępne są jako playlisty na kanale Jaskinia Słowa. Linki udostępniam pod tym filmem. Także codziennie na profilu Jaskinia Słowa na Facebooku publikuję linki do konkretnych filmów właśnie na ten dzień przeznaczonych. Oprócz tego zawsze w środę pojawia się cykl spotkań w Biblii. W wielkim poście w tym cyklu będę przybliżał kolejne pieśni cierpiącego sługi Jachwy z księgi Izajasza, pierwsze spotkanie już w najbliższą środę. Oprócz tego zawsze w piątek wprowadzenie do czytań Psalmu i Ewangelii kolejnej niedzieli Wielkiego Postu. Zachęcam do tego, by przychodzić do kościoła już, będąc przygotowanym do słuchania, mając konkretne swoje pytania, medytacje, przemyślenia na temat Ewangelii, którą będziemy w kościele czytać i której będziemy słuchać. Oprócz tego, zawsze w poniedziałek, taki cykl sześciu spotkań, w każdy poniedziałek Wielkiego Postu, takie rekolekcje biblijne o zmartwychwstawaniu. Jest taki tekst starożytnej homilii chrześcijańskiej: Zbudź się, o śpiący, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Jest też wiersz księdza twardowskiego, który mówi: Zacznij od pustego grobu, od słońca. Ewangelie czyta się jak hebrajskie litery, od końca. Dlatego w tym wielkim poście, ten cykl poniedziałkowy spotkania Jezusa z martwych czy zrozumienie prawdy o, o jego zmartwychwstaniu. Już dzisiaj, w poniedziałek, pojawia się pierwsze nagranie o apostole Tomaszu i zaproszenie do modlitwy tym słowem, Ewangelią świętego Jana, fragmentem mówiącym o spotkaniu Jezusa z niewiernym Tomaszem. Mam nadzieję, że te kilka propozycji. Oprócz tego oczywiście wiele wykładów biblijnych, medytacji, które są dostępne na kanale, które można w różny sposób korzystać, do nich zapraszam, wszystko po to, by ten wielki post jakoś wyróżnić pośród całego roku i znaleźć więcej czasu na osobiste spotkanie z Biblią, a w tym tej Biblii z Chrystusem. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, proszę piszcie, mail do mnie jest pod każdym filmem w opisie filmu. Tam też jest link do zrzutki, można wesprzeć pracę i działanie tego kanału. Zachęcam, by udostępniać moje nagrania też innym, by jeżeli coś Was zainspiruje, zainteresuje, jakoś zaciekawi, to udostępnijcie dalej, żeby więcej osób mogło sięgać do tych treści, które tutaj przygotowuję. Niech ten czas wielkiego postu będzie owocny, dobrze przeżyty, niech będzie. Okazją do szczególnego zbliżenia się do Chrystusa i wyznania wiary w to, że On naprawdę z miłości oddał życie na krzyżu i żyje i działa w naszym kościele. Dobrego czasu Wielkiego Postu. Szczęść Boże.